Dzień dobry, to jest audycja Prezydencki Kwadrans i prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. I Kamila Paramirzyńska. Pani prezydent, dzisiaj internauci napisali bardzo dużo pytań. Na pewno na wszystkie w tej audycji nie zdąży Pani odpowiedzieć, ale to już będzie teraz możemy właśnie zaprosić czat o godzinie 18 dzisiaj. W czwartek. W czwartek będzie. Dzisiaj odpalamy choinkę, proszę no Państwa. Tak, no tak, dzisiaj o 16 choinka. Tak. Pani prezydent, właśnie, choinka, a obok choinki Adabar, albo odwrotnie. Kiedy ten Adabar zostanie wyremontowany? Proszę Państwa, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a te słowa mają ogromne znaczenie, bo często Państwu odpowiadam na pytanie, kiedy zakończymy jakąś inwestycję, później okazuje się, że z przyczyn zupełnie niezależnych od wykonawcy musimy podpisywać aneksy i termin się nieco wydłuża, więc do końca tego roku powinna ta inwestycja się zakończyć. Już tak naprawdę widać pierwsze efekty, bo już ta nawierzchnia przed Adabarem jest układana. Natomiast no, trochę jeszcze muszą tam wykonawcy popracować i mamy zaplanowane otwarcie, które będzie długim otwarciem, bo chcielibyśmy w tej przestrzeni zaproponować wszystkim mieszkańcom, i młodszym, i starszym, ale oferta będzie jednak dedykowana ludziom młodym, kilka dni wspólnych zajęć, zabaw i współuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. I tak to zostało zaplanowane wstępnie, ale nie będę tu uchylała rąbka tajemnicy, ponieważ przyjdzie na to czas i wtedy szczegółowo zapoznamy Państwa z propozycją, ale taka idea się zrodziła, aby każdy kolejny dzień był pod innym hasłem, czyli będą na przykład warsztaty dziennikarskie, koncert, będzie coś z literatury, być może jakiś spektakl teatralny, być może jakieś inne wydarzenia, warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne. To wszystko będzie się odbywało podczas ferii zimowych, więc dla młodzieży oferta będzie bardzo bogata. Adabar otworzy swoje drzwi bardzo szeroko. To jest też taki moment, gdzie będziemy obserwowali, która z form cieszy się największym zainteresowaniem, bo ona ma szansę wtedy zagościć już na stałe. Mm-hmm. Czyli ferie mamy pod koniec lutego, czyli wtedy już na pewno będzie otwarte. Będziemy, tak. Tak. No, wymaga to wszystko czasu, pamiętamy, sama sprawa związana z tą studnią, która została tam odkryta, ona wydłużyła czas, bo musieli tam archeolodzy wejść, badania przeprowadzić, więc no, nie ma tu jak gdyby winy po stronie ani wykonawcy, ani miasta, że ten termin się nieco wydłuży. To teraz kolejne pytanie, zupełnie inne i tak naprawdę pytanie, które się pojawia i powtarza bardzo często, ale mieszkańcy ciągle jeszcze dopytują. Wywóz śmieci, dlaczego, czy nie możemy płacić od faktycznie wytworzonej ilości śmieci, a nie od zużycia wody? No i to byłoby najbardziej adekwatne i tu mieszkańcy nie mieliby poczucia krzywdy, jak rozumiem, bo mieszkańcy komentują naszą metodę, ale ta nasza metoda jest jeszcze najbardziej odpowiadająca do turystycznego charakteru naszego miasta. I zaraz Państwu powiem, dlaczego nie można. Nie zależy to ani ode mnie, ani od woli Rady Miasta, bo radni na pewno by się na to zdecydowali, a ja bym to zarekomendowała. To wynika po prostu z ustawy. W ustawie są cztery metody i tylko takie metody mogą być zastosowane. Ja tylko Państwu przypomnę, że był taki moment w ubiegłym roku, kiedy ja mocno upominałam się o to, aby wznowić pracę i znowelizować tę ustawę, bo mieliśmy naprawdę metodę, bardzo dobrą metodę, dopasowaną do specyfiki naszego miasta. Niestety musieliśmy zmienić tę metodę. Mieliśmy obietnicę, że będą się w ministerstwie zajmowali. Ja nawet kontaktowałam się z panem wiceministrem, pisałam pisma, prosiłam o to, żeby włączyć mnie do prac w zespole, bo posiadam wiedzę i wiem, jak w takich miejscowościach turystycznych powinno być, jaka metoda powinna być zastosowana. Przypomnę, to była ta metoda mieszana, czyli ryczałt, stały ryczałt plus 2,50 za metr sześcienny zużytej wody. No niestety, ani prac nie ma, ani nikt nie. No dostałam odpowiedź z ministerstwa, że prace się zakończyły i nasza poprawka została wtedy odrzucona. To też trzeba przypomnieć, że myśmy złożyli poprawkę jako miasto. Niestety sejmowa większość tę poprawkę po prostu odrzuciła. Ubolewam nad tym ja i moi koledzy samorządowcy, którzy podobnie jak ja mają ten problem, że w miastach turystycznych jest bardzo ciężko metodę dopasować. Tak, przy czym ta metoda, o której Pani mówi, ona była zdecydowanie lepsza od tej teraz obowiązującej, natomiast to też nie było, nie polegało na tym, że liczyliśmy opłaty za śmieci w zależności od tego, ile ich wyprodukowaliśmy. Ale łapaliśmy wszystkie apartamenty, bo tu o to chodziło i radnym, i mieszkańcom, że czasami we wspólnocie jest tych apartamentów wiele, niestety
No ale jest jak jest, mamy od jedyną metodą, którą uważamy wszyscy zgodnie, to było konsultowane z zarządcami wspólnot. Ona jest najbardziej adekwatna do specyfiki naszego miasta. Pani prezydent, to teraz po raz kolejny zmiana tematu i takie zadanie dla pani. Kiedy odkorkuje pani ulicę Krzywoustego, bo ruch na niej w ciągu 3 lat zwiększył się 8-krotnie? Tak zauważa internauta, tak. No i chyba trzeba przyznać, że tam faktycznie ruch jest dużo, dużo większy. No, w przyszłorocznym budżecie mamy już zapisaną kwotę ponad 4 milionów, bo podpisaliśmy taki list intencyjny z marszałkiem województwa. Rozmawiałam z panem marszałkiem Sobierajem, który odpowiada za pracę Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i oni mają zaplanowany remont tej ulicy i wprowadzenie tam 2 pasów w każdą stronę po 2. Pod koniec przyszłego roku. Ja prosiłam, żeby nie były te prace wykonywane w czasie sezonu letniego. A tu internauta wskazuje, że tam nawet 2 pasy w jedną stronę niewiele pomogą. Nie ma innej metody. To jest zdaniem projektantów i zdaniem fachowców, którzy pracują w ZZDW, czyli w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jedyny możliwy sposób na udrożnienie, przynajmniej w takim stopniu. Proszę Państwa, korki w sezonie letnim tworzą się w Kołobrzegu bardzo często w różnych miejscach. Natomiast jeżeli nie zrobimy nic, to będziemy trwali w tym, że tam z 2 pasów w 1 skręcały, czy też zjeżdżały się auta i korek był rzeczywiście bardzo długi i bardzo utrudniał on przemieszczanie się, a to jest główna arteria prowadząca do uzdrowiska, więc to mamy już zaplanowane. Marszałek województwa również będzie głosował budżet i będzie ta pozycja tam zapisana. Uważam to za wielki sukces, bo przez tyle lat ta droga rzeczywiście, ona i ani nie jest bezpieczna, ani nie jest wygodna dla użytkowników i pieszych, i rowerowych, i tych, którzy jeżdżą samochodami, bo tworzą się korki. No a przede wszystkim, no niestety, ale po zmianie, czy też wprowadzeniu tego dodatkowego zjazdu, no to ten główny nurt samochodów będzie tamtędy się przemieszczał w kierunku uzdrowiska, więc to jest na mocy porozumienia po prostu inwestycja, która będzie realizowana w przyszłym roku. Poczekamy na rozstrzygnięcie, zobaczymy, jaki będzie finał i jak ten ruch będzie się kształtował już po wykonanej, po zakończonej tej inwestycji. To teraz znowu o czymś innym, z takiej dużej inwestycji przechodzimy do takiej, wydawać by się mogło, drobnostki. Milenium i basen i sauna parowa, która od kilku tygodni jest nieczynna, wskazuje internet. Z informacji wynika, od kilku dni nieczynna. Po prostu zepsuła się, prozaiczna sprawa. Nie jest to w ramach żadnych oszczędności wyłączenie tej sauny. Po prostu jest awaria. I pan dyrektor zapewniał mnie, że robi wszystko, żeby jak najszybciej uruchomić, ale jest podobno problem z fachowcami. Więc przepraszam Państwa za tą niedogodność i proszę o odrobinę cierpliwości jeszcze. Pani prezydent, tak jak mówiłam, dzisiaj mamy ten zakres tematów bardzo, bardzo szeroki, a teraz zupełnie coś innego. Czy może pani raz na zawsze zdementować powielane pogłoski, między innymi przez radnego Kalinowskiego, dotyczące pani startu do Sejmu? Tak, mogę zdementować raz na zawsze. Zamierzam ubiegać się ponownie o zaszczytną funkcję prezydenta miasta. Mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo pomysłów do zrealizowania, choć jak pani sama przyzna, są tacy politycy, którzy najchętniej widzieliby mnie w innym miejscu, ale nie zmieniłam swojego zdania. A może w tej Warszawie mogłaby pani dużo zdziałać? A Warszawa to nie jest temat zamknięty. Kolejna kadencja będzie trwała kolejne 5 lat i być może tak to właśnie będzie, że później będę ubiegała się o mandat posła i będę mogła wtedy pracować na rzecz miasta. Natomiast na razie, tak jak powiedziałam, nie zmieniłam zdania. To teraz sport. Czy już wiadomo, czy kotwica otrzymała albo otrzyma dodatkowe pieniądze do końca stycznia przyszłego roku? W tym tygodniu mamy spotkanie z radnymi, z szefami klubów. Obiecywałam to spotkanie, niestety no, mieliśmy akurat... Ubiegły tydzień był bardzo trudnym tygodniem, bo była sesja Rady Miasta, głosowaliśmy budżet, więc też musieliśmy po prostu na spokojnie to wszystko w taki wyważony sposób zaplanować sobie. I mamy umówione takie spotkanie, bo to jest decyzja radnych Rady Miasta, bardzo odpowiedzialna decyzja, ponieważ zdania są podzielone, zdania są różne w tej kwestii. Są zwolennicy tego, żeby finansować sport zawodowy, są zwolennicy tego, aby całe środki, które są przeznaczone na kulturę fizyczną i sport, zadedykować rozwojowi różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży. Mamy takie spotkanie i będziemy na tym spotkaniu dyskutowali, więc wszystko jeszcze przed nami. A te słowa będziecie Państwo brali pod uwagę? Wszystkie publiczne pieniądze na sport powinny być przeznaczane na dzieci i młodzież. Utrzymywanie zawodowych drużyn przez samorządy to skandal. A jeśli premie od Państwa w ogóle miały
tutaj chodzi o te pieniądze, które mieli rzekomo dostać się piłkarze po mistrzostwach w Katarze. A jeśli premie od państwa w ogóle miałyby mieć sens, to powinny być przyznawane za medale, dokładnie jak u olimpijczyków. I to są słowa Michała Listkiewicza, prezesa PZPN. Dokładnie. No, te słowa mają głęboki sens, bo jestem też zszokowana, że taki pomysł mógł w ogóle w dobie kryzysu premierowi zrodzić się. Ale to ja zostało dobrze zdementowane. Że sportowcy wychodząc, czy też startując w różnych zawodach, mierzą się ze swoimi słabościami i robią to po prostu po to, żeby zdobywać kolejne jakieś medale. Natomiast no, dziwny sposób motywowania, nazwijmy to. Natomiast no, radni nasi mają podzielone zdania. To nie jest tak, pani redaktor, że wszyscy radni, bo tak się wydaje niektórym, że rada zdominowana przez mężczyzn, to wszyscy będą ten sport zawodowy mieli jak gdyby na takim pierwszym planie i będą promowali. Wcale nieprawda. Są radni, którzy uważają, że rzeczywiście powinniśmy większą uwagę poświęcać na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Są radni, którzy chcą na sport zawodowy. Mnie obowiązuje algorytm, który został opracowany przez Komisję Sportu, 55% jest na sport zawodowy i z tej puli środków, która jest, po prostu takiego podziału będziemy dokonywali. A jak się potoczą dalsze losy? No zobaczymy, w tym tygodniu będzie spotkanie, jestem otwarta na propozycje i zobaczymy. No właśnie, to zobaczmy też, co się wydarzy z kolejnym przetargiem na remont Baszty Lądowej, bo to już będzie czwarty przetarg. Tak. I tutaj internauta zwraca uwagę, czy naprawdę miasto nie znajdzie dodatkowych tych 359 tysięcy. No to jest pytanie zadane w trakcie procedury przetargowej, no to jest pytaniem trochę przedwczesnym, bo ja czekam na to, jakie oferty wpłyną tym razem. No ale te wcześniejsze były jednak. Były jednak znacząco przekraczały. My każdą złotówkę staramy się obejrzeć 5 razy. Zanim ona zostanie wydana. Też już trochę przyzwyczailiśmy się do sytuacji, że przetargi, które są ogłaszane i kwoty, które mamy wynikające z kosztorysów do zaoferowania, nie są tymi kwotami, które satysfakcjonują wykonawców i te kwoty są zazwyczaj wyższe. Natomiast no, zobaczymy, dajmy jeszcze szansę ten czwarty przetarg, a wtedy będziemy dyskutowali mało. Do 4 razy, nie do 3? No zobaczymy, może do 4 razy i uda nam się rozstrzygnąć. No to teraz o kilku wiadrach białej farby pisze internauta i zwraca uwagę, że elewacja sali konferencyjnej Urzędu Miasta jest w katastrofalnym stanie, bardzo źle to wygląda i że nie chodzi o remont jakiś wielki, tylko choćby właśnie o to, żeby tą białą farbą pomalować. To nie jest kwestia pomalowania białą farbą, bo już dawno pomalowalibyśmy tą farbą, bo mnie też nie podoba się ta elewacja. Natomiast no, historia tego budynku jest długa. Pamiętamy, z jakich powodów wyprowadził się stamtąd Powiatowy Urząd Pracy. Tam były warunki, które nie odpowiadały higienie i bezpieczeństwu pracy, to po pierwsze. Po drugie, mój poprzednik jeszcze, pan Janusz Gromek, miał gotową dokumentację projektową, która to zakładała, że zostanie ten budynek wyburzony, wybudowane piękne, takie nowoczesne centrum administracji publicznej. Niestety radni nie zgodzili się. Tam nawet były środki z takiego programu Lemur. Ale też te pieniądze, które miały być przeznaczone na tą budowę, były ogromne, kilkadziesiąt milionów. No, w owym czasie to jeszcze nie było aż tak ogromne, porównując inwestycje, które dzisiaj są realizowane. Dzisiaj na pewno nie bylibyśmy w stanie sprostać oczekiwaniom wykonawców. No taki jakiś lekki lifting, nie jest to możliwe, żeby tak właśnie przeprowadzić? To nie jest lekki lifting. To po prostu trzeba zrobić gruntownie, przymierzyć nie się do tej elewacji. Nie mamy pieniędzy na gruntowny remont, więc... Gruntownego remontu na pewno nie zrobimy, bo no też właśnie. I my no więc te kilka wiader białej farby. Ale tak jak powiedziałam, to nie jest tylko kwestia białej farby, bo jak zobaczymy na elewację, to ta farba po prostu później odskakuje, odpryskuje, więc to jest po prostu gruntowne przeprowadzenie zmiany całej tej elewacji, wymiany tej elewacji. Ale my przystąpiliśmy do takiej inicjatywy, partnerskiej inicjatywy miast, która jest programem realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Podpisałam list intencyjny z 2 samorządami, z starostwem powiatowym i z gminą Kołobrzeg. Wszystkie te 3 samorządy, czyli miasto i gmina i powiat, borykają się z problemami lokalowymi i wszyscy poszukujemy miejsca, gdzie mogliby urzędnicy pracować w godnych warunkach, a wszyscy klienci, petenci, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy, nie odczuwaliby dyskomfortu, bo tak jest dzisiaj, bo jest ciasno, bo jest wielu urzędników w jednym pomieszczeniu, bo na przykład przychodzi ktoś
z podatkiem od osób fizycznych i ma pytania do urzędnika, a siedzi tam jeszcze 4 urzędników i przy każdym stoliku siedzi osoba z miasta, która chce również podobny problem rozwikłać. Więc to są sytuacje bardzo trudne, dyskomfortowe. Mamy w budżecie zapisaną kwotę, na co radni też zwrócili uwagę, bo póki co chcielibyśmy tą salę konferencyjną, ale to jeszcze jest wszystko przed nami. Chcielibyśmy tam po prostu stworzyć przestrzeń biurową, gdzie mieszkańcy mogliby przychodzić i być obsługiwani w innych warunkach, a urzędnicy mieliby komfort pracy. I każdy z nas, czy starosta, czy ja, czy pan wójt, szukamy różnych takich protest, takich sytuacji zastępczych, gdzieś tam dzierżawimy, płacimy potężne pieniądze. Więc podpisaliśmy, dojrzeliśmy do takiego momentu, że podpisaliśmy taki list intencyjny i będziemy starali się w partnerstwie publiczno-prywatnym, może nam się uda pozyskać partnera prywatnego, który wybuduje taki urząd i na zasadach określonych prawem można byłoby taki budynek przeznaczyć na 3, na takie scentralizowaną administrację 3 samorządów. Na pewno było to z korzyścią dla mieszkańców, bo nie musieliby od urzędu do urzędu gdzieś tam się przemieszczać, ale to jest jeszcze tak zwany śpiew przyszłości. Póki co do marca ten projekt jest realizowany przez ministerstwo, to jest przy partnerstwie, przy doradztwie Banku Światowego, więc no czekamy do końca marca, a później będziemy, bo jesteśmy mocno zdeterminowani. Rozmawiałam z panią wicewójt, rozmawiałam z panem starostą, rozmawialiśmy z sekretarzami, którzy mają jak gdyby najwięcej w tej kwestii do powiedzenia, bo mają wiedzę i wiedzą, że są takie potrzeby. I będziemy ubiegali się o to, żeby po prostu wejść w procedurę PPP. A czy jest jakieś miejsce? Tak, miejsce. No mamy miejsce, często też wskazywane przez radnych, to jest przy ulicy Mazowieckiej, mamy duży teren, gdzie i parking byłby, i dla klientów urzędów tych 3, i dla urzędników, więc wszystko to skłania nas do jednej takiej filozofii, żeby po prostu scentralizować to, umieścić to w jednym miejscu, stworzyć dobre warunki i dla ludzi, którzy wykonują tą ciężką pracę, i dla ludzi, którzy przychodzą. Czyli tak naprawdę teraz wracamy do tego pomysłu, który kiedyś, lata temu, tak naprawdę chyba jako pierwszy ogłosił Marek Młynarczyk, wtedy radny Rady Miasta. Być może, a to nie jest jedyna inicjatywa pana Marka Młynarczyka, bo pamiętamy historię ze śmieciami, to też ta metoda tak zwana sopocka, to też była przez niego mocno promowana, więc no to są dobre pomysły. Mieliśmy jeszcze nadzieję, że uda nam się być może pozyskać inne pomieszczenie, ale tam też to się wszystko przedłuża, a ja po prostu widzę, co dzieje się w tej chwili w Urzędzie Miasta. A właśnie, komenda policji. No to się wszystko gdzieś oddala, daleko gdzieś za horyzont, nie mam jakichś takich jasnych informacji. Oni chcieli od nas pozyskać działkę i w zamian za to chcieliśmy, aby nam oddali swój budynek, ale tak jak mówiłam, to wszystko było tylko w sferze naszych rozważań, rozmów. Oni analizowali sytuację, my też analizowałyśmy sytuację. Odwiedziłam nawet komendę i rzeczywiście no, tych pomieszczeń jest tam dużo i byłoby to dobre miejsce. Natomiast no, to wszystko trwa, a zadań w samorządach przybywa, bo co i rusz przybywa nam jakichś zadań. Musimy zatrudniać nowych urzędników, żeby te zadania realizować, a nie ma po prostu gdzie postawić przysłowiowego biurka. I trzeba pomyśleć o tym, co w przyszłości, jak temu zaradzić. No i spotkaliśmy się, taka inicjatywa moim zdaniem jest dobrą inicjatywą. Zresztą ona przez naszych radnych też była promowana, żeby to w jednym miejscu. Pamiętamy, no i pan wójt miał plany związane z rozbudową i pan starosta, ale czas jest trudny, kryzysu. Nie skłania on do podejmowania takich trudnych działań, kosztochłonnych działań przez samorządowców, więc może to jest ta droga. Spróbujemy ścieżkę, trzeba przejść całą, żeby zobaczyć, czy będzie tego szczęśliwy finał. Są przykłady niektórych samorządów, które już dzisiaj realizują taki projekt w partnerstwie, są przykłady samorządów, które zrealizowały w partnerstwie taki projekt. Spróbujmy i my. Trzeba podejmować odważne decyzje. Pani prezydent, i dzisiaj u nas to wszystko. Zapraszamy na czat w czwartek o godzinie 18, jak zwykle o godzinie 18. W takim już zbliżają się święta, wprawdzie przedświąteczny czas, ale zapraszam serdecznie. Wszystkie te pytania, które Państwo zadaliście, zarówno podczas cotygodniowych kwadransów, ale również w zebraniu na żywo, nie wszystkie pytania, bo one jeszcze później wpływały. Były też pytania z mojego dyżuru w Gazecie Kołobrzeskiej, więc te wszystkie pytania zebraliśmy już. Jeśli coś się jeszcze pojawi, to jest szansa na to, że również na te pytania odpowiem, ale oczywiście zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa. Można
można. Można ze mną bezpośrednio porozmawiać, zapytać o te sprawy, które są ważne dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję Państwu. Prezydent miasta Anna Mieczkowska, dziękuję. Kamila Paramirzyńska. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.